Nowy rynek w Jaworznie po rewitalizacji ma wielu zwolenników. Jest kolorowy i nowoczesny. Dużą radość z pobytu na rynku mają przede wszystkim dzieci. Niestety po okresie zachwytu zaczynają objawiać się jego wady. Schody zbudowane na płycie rynku są niewymiarowe. Okazało się, że po incydencie, w którym pewna pani o mały włos nie wybiłaby zębów, oznakowano schodki taśmą ostrzegawczą. Szpeci to ogólny wygląd rynku. Przed kamerą nikt z MZNK, zarządcy rynku, nie chciał się wypowiedzieć. Odesłano nam oficjalny komunikat, w którym czyta między innymi. Jest to rozwiązanie doraźne, wykonane w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po rynku. Nadzór nad projektem Rynek od Nowa sprawował Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i do niego skierowaliśmy prośbę o kontakt z projektantem i wykonawcą zadania w celu oznakowania schodów, które będzie wpisywało się w projekt i charakter tego miejsca. Kolejnym problemem są wodne skoczki. Od ponad 2 tygodni są rozregulowane. Woda z nich tryska i nie trafia w odpowiednie miejsce. Dlatego w ich sąsiedztwie płyta rynku jest stale mokra. Nagłośnienie, które miało uprzyjemniać pobyt dla mieszkańców, działa sporadycznie. Gdy ma być wykorzystany do nagłośnienia imprez, okazuje się, że albo mikrofony nie mają zasięgu i wtedy z pomocą przychodzi MCKiS, albo przy uroczystościach przy pomniku nic nie słychać. Dlatego w planach jest zakupienie dodatkowego głośnika, który ma zostać zainstalowany na kiosku przy bibliotece. Telebim LED-owy też działa w nieznanym nam cyklu. Albo jest wyłączony, albo nieprawidłowo wyświetla obraz. Obraz! Jakże ważne, na zmianę pokazują się tam wszyscy prezydenci miasta. Kolejnym przykładem na brak zdrowego rozsądku są miejsca przeznaczone pod teren ogródków piwnych. Niestety, projektant zaplanował, że te powierzchnie będą krzywe. Nie da się na nich postawić stolików ani krzeseł. Przedsiębiorcy będą musieli na własny koszt wybudować podest, na którym mogą stanąć parasole. Tak więc jest jeszcze wiele detali, które trzeba będzie wykonać od nowa. Pytanie tylko, kto za to wszystko będzie płacił?